Jakub Kurzeł, dzień dobry, witam Państwa, Silesia 24 i nasza dzisiejsza poranna rozmowa. Moim i Państwa gościem jest poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, Zjednoczona Prawica i ta koalicja przechodzi do historii powoli? Trudno powiedzieć, bo tam widzę, że trwają intensywne ruchy. Wydaje się, że Solidarna Polska jednak się cofa, że zdali sobie sprawę, że przelicytowali i teraz będą próbowali za wszelką cenę wrócić do tej koalicji. Zdaje się, że na gorszych warunkach niż z niej wychodzili. Uważam, że to bardzo nierozsądna polityka z ich strony, bo już wiadomo, że naczelnik kolejnej szansy im nie da i w kolejnych wyborach po prostu zostaną wycięci z list. Bo już nie, po co sobie miałby po raz kolejny na głowę brać takie kłopoty, więc jeśli mieliby się usamodzielnić, to teraz jest ten moment. Później będzie tylko gorzej i będą mieli mniej czasu do wyborów, ale najwyraźniej, znaczy, nie, tak to wygląda teraz z zewnątrz, te różne ruchy takie wiernopoddańcze, deklarowanie, ileż to procent razem głosowaliśmy, ileż razy razem głosowaliśmy, a tutaj tylko jedna sprawa, naczelniku, nie obrażaj się, naczelniku, wybacz. A pan jest zaskoczony tym obrotem spraw w ogóle, że to w ten sposób w tej chwili wygląda? Znaczy, od którego momentu rzeczywiście było zaskakujące, no na początku że ta Solidarna koalicja Polska mocno stała w opozycji, w tej chwili zaczyna powoli mięknąć, łagodzić ton tak. I mięknąć. Pan jest zaskoczony? W tym tak, no bo uważam, że to, analizując na chłodno ich sytuację, to wydaje mi się, że już nie mają innego wyjścia, powinni w tej chwili wyjść z tej koalicji, ponieważ dalsze trwanie zredukuje ich do roli takiej przystawki jednorazowej konsumpcji, tak, no bo w kolejnych wyborach, tak mówię, no Kaczyński na pewno już nie powtórzy błędu z poprzedniej kampanii, że nie da im tylu biorących miejsc, to po co, co w tej Kaczyńskiemu chwili. Taki koalicjant? No więc właśnie, wytnie ich w następnych wyborach, więc oni powinni to wiedzieć, powinni już zdawać sobie sprawę, że są na czarnej liście za to, że tak podskakiwali, że za to, że tyle krwi naczelnikowi napsuli. To kolejnej szansy już takiej nie dostaną. Tam jedno, dwa miejsca, trzy, prawda, może jakieś. No pan Cymański w dzisiejszym wywiadzie powiedział, że poglądy na bok, byleby utrzymać koalicję. No właśnie, no to chyba bardzo dobre podsumowanie, lepszego bym nie wymyślił. Czy rząd mniejszościowy Prawa i Sprawiedliwości jest możliwy pana zdaniem? Bo taki scenariusz gdzieś wychodzi jest pewnie możliwy. Z polityków PiSu. Wydaje się, że naczelnik był już zdecydowany na to, żeby taki wariant przeprowadzić. A w każdym razie te groźby były jak najbardziej realne. No miało to na celu oczywiście ostateczną taką licytację i doprowadzenie do porządku niesfornych koalicjantów z Solidarnej Polski, którzy może by ich chcieli tam podokazywać, może i wiedzą, że to bez sensu, co PiS ostatnio wyczynia. No ale jednak wszystkie te stanowiska same się nie obsadzą, prawda? Te wszystkie osoby zasiadające w różnych miejscach, w różnych władzach, w różnych spółkach z nadania Solidarnej Polski na pewno im tam dzwoniły i tłumaczyły, że chłopaki, no nie róbcie nam tego, my tu chcemy jeszcze popracować, więc myślę, że to niestety, tak jak pan Cymański powiedział, idee muszą przegrać w przypadku, kiedy dochodzi do prawdziwej licytacji na stołki. Wcześniejsze wybory to też taka możliwość. Państwo jako Konfederacja jesteście na nie przygotowani? No my tak, my mamy w tej chwili jako jedyna partia sejmowa jesteśmy zainteresowani tym, żeby te wybory odbyły się jak najszybciej, bo my jesteśmy ewidentnie niedoszacowani w tym sejmie. Tak? Jesteśmy jedyną partią, która w sposób ewidentny na tych wyborach wyzyskała. Wszystkie inne nie mogą być tego pewne. Bo no tak, no PiS, no wiadomo, w tej chwili jest moment przesilenia politycznego, wydaje się, że raczej kryzysu sondażowego dla nich. Platforma i Lewica chcą przeciekać Hołownię. PSL też tam chwilowo pojawia się nawet pod progiem, więc myślę, że nie chciałby szybko sprawdzać swojej pozycji politycznej. No a my mamy ewidentnie we wszystkich sondażach między 8, 10, nawet czasami kilkanaście procent, więc znacznie więcej niż mieliśmy w poprzednich wyborach. No i dla nas to byłoby korzystne, żeby nasza reprezentacja była liczniejsza. Ale dalej to nie jest poparcie, które pozwoli samodzielnie rządzić, więc trzeba będzie w razie czego wejść w jakąś koalicję. To z kim? Trudno powiedzieć. No w tej chwili ta scena się trochę przerysowuje polityczna.
No ale te sondaże pokazują, że wiadomo, które partie na pewno wejdą i z jakim mniej więcej, No z jaką właśnie mniej więcej liczbą jest posłów. kilka procesów, które nie wiadomo, jak się zakończą, tak? No, czyli właśnie proces rozpadu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, która już nie jest ani zjednoczona, ani prawicą nigdy nie była. Ale no, widać, że tutaj ten proces następuje. Czym on się do końca, do czego on doprowadzi, trudno powiedzieć. No, ja byłem przekonany, że Solidarna Polska już właśnie, tak jak chwilę rozmawialiśmy, zdała sobie sprawę, tak jak wcześniej Gowin też powinien zdać sobie sprawę, że ich czas w Zjednoczonej Prawicy dobiegł końca i oni muszą coś wymyślić, jakiś muszą mieć pomysł na siebie, na kolejne wybory. Natomiast wydaje się, że zrobili krok w tył, tak jakby jednak tego nie wiedzieli. Więc no tutaj pytanie, co się stanie dalej, tak? No, dekompozycja obozu pisowskiego może doprowadzić do tego, że utworzą się tam jakieś inne odłamy, że ten PiS w końcu pęknie, że posłowie poodchodzą, że w związku z tym nastąpią duże ruchy na scenie politycznej i duże przepływy elektoratu również. A propos tego przepływu, widziałem ostatnio ogłoszenie, które Państwo zamieszczaliście w Sejmie dla posłów, którzy chcieliby ewentualnie zmienić swoją przynależność partyjną. Ktoś się zgłosił? No nie, no to było takie rzeczywiście bardziej trollowanie z mojej strony. Aczkolwiek miało uświadomić posłom PiS-u, którzy tam być może są tacy, którzy wierzyli w to, że PiS naprawdę traktuje poważnie swoje te rzekomo prawicowe ideały, no to te najpóźniej teraz powinni już zabierać manatki i przepisywać się do innej Ale nie wierzę, że żadne rozmowy partii. się nie toczą. Kiedy koło stanie się klubem, jeżeli chodzi o Konfederację, bo potrzebujecie jeszcze kilku posłów do tego. No, nic o tym nie wiem. Znaczy, pojawiają się na giełdzie, że tak powiem, nazwisk różne osoby, które rzekomo lub naprawdę deklarują, że chciałyby do Konfederacji przystąpić, ale nic konkretnego. No, w większości przypadków są to przekazy z trzeciej ręki. Raczej do mnie na pewno nikt się nie zgłaszał w wyniku tego ogłoszenia. To raczej miało dać do myślenia i mam nadzieję, że dało do myślenia paru osobom i być może w przyszłości taki ruch wykonają, no bo znowu odkładanie tego na później jest tak samo nierozsądne jak w przypadku Solidarnej Polski. No to łudzenie się, że w przyszłości będzie lepsza okazja i że będzie można zająć lepszą pozycję, jest raczej właśnie odkładaniem nieprzyjemnych takich wyjścia poza strefę komfortu na czas bliżej nieokreślony. Poseł ma termin przydatności do spożycia, wynosi jeszcze tam 3 lata z hakiem i z każdym dniem ten termin jest krótszy. Im krótszy termin przydatności do spożycia, tym wartość mniejsza. Więc to każdy poseł powinien zdawać sobie z tego sprawę, że jeśli zauważył, że coś jest nie tak, to im wcześniej zacznie działać, tym lepiej. Jak do nas przyjdzie ktoś miesiąc przed wyborami, czy tam pół roku przed wyborami i powie, że chce do nas przystąpić, to my na pewno nie będziemy przyjmować takich spadów z kogoś tam, którzy po prostu nie dostali satysfakcjonującego miejsca na innej liście. Jeśli ktoś naprawdę dostrzegł, że coś jest nie tak, no to jest chyba jeden z ostatnich momentów. Teraz albo nigdy. Panie pośle, chciałem zapytać o ustawę futerkową. Wywołała sporo emocji. To jest tak istotny temat dla Polski, żeby aż tak dużo emocji wywoływać, pana zdaniem? Znaczy likwidacja znacznej części rolnictwa i ingerencja w ten system naczyń połączonych, jakim jest nie mówi, wie pan. Rolnictwo. Mówi się o zupełnie innych rzeczach i zupełnie inne rzeczy wywołują. No więc właśnie to z tej strony jest to istotne. Natomiast rzeczywiście jest zdumiewające, że PiS, który przez tyle lat nie zrobił nic dla zwiększenia ochrony życia ludzkiego, tak nagle zmobilizował się do takiego jakiegoś wzmożenia pod wpływem emocji naczelnika w sprawie, która no, żadną pilną sprawą nie jest, tak? Dopiero co były regulowane sprawy ferm futerkowych, znaczy tam wymiarów tych klatek, no i one są przestrzegane i teraz, kiedy już są przestrzegane, to rząd stwierdza, że no, natychmiast musi się tym zająć. Jeszcze raz, że to jednak wszystko, jeszcze raz kopnie w stolik i wszystko powraca. No nie, no rzeczywiście to jest problem, który jeśli w ogóle się ktoś nawet tak uważa, że to jest problem, to powinien być rozwiązany na spokojnie i przez solidną debatę na ten temat, tak, żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć, żeby vacatio legis było odpowiednio długie, jeśli w ogóle. Zwierzęta tak. są niżej w hierarchii, więc nie powinniśmy się nimi przejmować, nie powinny mieć praw, bo nie płacą podatków, zwierzęta mają prawa być smaczne. Pana słowa, nie za mocno? Nie, no wydaje mi się, że to są adekwatne stwierdzenia. No jak inaczej powiedzieć prawdę na ten temat, że w hierarchii bytów jednak człowiek łączy elementy świata materialnego, jak
do jakiego należą zwierzęta, rośliny i inne tam stworzenia, kamienie ze światem duchowym. Tylko pytanie, czy te stwierdzenia nie uderzają do emocji i nie przykrywają tego, co jest najważniejsze? Być może, no, na pewno uderzają do emocji. No, z drugiej strony lewica tam kilkadziesiąt lat temu była w podobnej sytuacji. Tak? No, wszyscy, trzeba było wszystkich przekonać, że dziecko w łonie matki to tylko zlepek komórek. No i oni właśnie takim radykalnym językiem, takimi chamskimi tekstami, że właśnie to tylko kawałek ciała matki, aborcja jak usunięcie paznokcia, zdołali przesunąć, jakby tą, osłabić wrażliwość ludzi i w tej chwili rozmawiamy o tym, jakby to był normalny, pełnoprawny pogląd w debacie publicznej. Więc no być może trzeba czasem powiedzieć, postawić coś radykalnie i ostro, żeby ludzie zaczęli się nad tym zastanawiać, tak? No bo jeśli przyjmujemy już ten język, tą narrację językową lewicy, że mówimy o prawach zwierząt, o tym, że musimy się o nie troszczyć i tak dalej, no to już właściwie przegraliśmy. Jeśli akceptujemy, że zwierzęta mają prawa, no to kolejne kroki wydają się tylko tego konsekwencją. No dlaczego w takim razie te futra, tak? Dlaczego, ale to nie tylko futra, dlaczego w takim razie w ogóle jemy mięso? Przecież to też tylko nasz kaprys. Właściwie nie musielibyśmy jeść mięsa. W tej chwili już wiele ludzi żyje bez jedzenia mięsa i się okazuje, że da się. Więc być może trzeba będzie pójść dalej. No jeśli raz przyjęliśmy, że organy państwa będą zajmować się tym, czy człowiek dobrze traktuje zwierzę, no to nie dziwmy się, że potem będą chodzili i sprawdzali, czy pies był 2 razy dziennie na spacerze, bo taka poprawka też do tej ustawy była. No to jest tylko konsekwencja, tak? Jeśli nie uznajemy, że zwierzę jest przedmiotem własności, tylko jakiejś opieki ze strony człowieka i ma samodzielne prawa i może i państwo będzie te prawa egzekwować, no to wszystko inne już jest tylko naturalną konsekwencją. Bardzo trudno będzie nam uniknąć dalszych wniosków. To ci, którzy tak sądzą, są bardzo lekkomyślni moim zdaniem, że okej, zaakceptujemy tylko tyle tych praw zwierząt, a dalej już nie będziemy akceptować. Czyli nadal będziemy chcieli jeść chłoszczaki, tak, ale z futer możemy zrezygnować. No nie, no jeśli zaakceptowaliśmy logikę, zgodnie z którą zwierzęta to są też takie istoty jak my, właściwie świadome i ten, tylko że mniejsze i troszeczkę może głupsze, no to za chwilę pojawią się dokładnie te same argumenty w kolejnych sprawach i będzie rażącą niekonsekwencją, jeśli zaakceptujemy to, a nie zaakceptujemy tamtego. Słusznie będzie to wytykane przez, już w czasie tej debaty sejmowej na mównicy wyszła pani Magda Biejat i z otwartym tekstem zapytała, a kiedy teraz? To świetnie, że tutaj likwidujecie tą branżę futerkową, świetnie, że kończymy z ubojem rytualnym, gratuluję, no ale co dalej, to kiedy zlikwidujemy chów klatkowy na przykład na jajka? O to, co dalej, panie pośle, pytają też górnicy, to są osoby, które ciężko pracują, płacą podatki, ale nimi też jakoś tak specjalnie w ostatnim czasie nikt się zajmować nie chce. Dlaczego? Ach, to już jest w ogóle skomplikowana sprawa w tym sensie, że mamy do czynienia z branżą, która jest państwowa, nie ma tam jednoznacznego rachunku ekonomicznego, w związku z tym od dawna cierpi na liczne patologie z tym związane, jest przeżarta związkami, korupcją, regulacjami, nie wiadomo, czy to w ogóle ma jakikolwiek ekonomiczny sens nadal. I w tym wszystkim jest ponad 40 tysięcy miejsc pracy. Druga kwestia, no to że zapisaliśmy się do polityki klimatycznej Unii Europejskiej i musimy ją zrealizować, a ona stoi w jaskrawej sprzeczności z tym, żeby wydobywać nadal węgiel i nim palić, tak? No to właściwie my jesteśmy skazani na to, że musimy od tego węgla odchodzić. W związku z tym no pytanie do tych, którzy do tego doprowadzili, jaki mieli pomysł, tak, hodując takie patologie w tej branży i teraz na koniec zobowiązując się do tego, że właściwie ją zlikwidują. Na krótko rzecz ujmując, pana zdaniem, panie pośle, to moim zdaniem koniec kopalni powinno się dawno temu sprecyzować kopalnie. One powinny przyjść na własny rachunek ekonomiczny, oczyścić się z tego całego balastu biurokratycznego i wtedy byśmy wiedzieli, czy to w ogóle się opłaca. Po drugie, no, również dawno temu trzeba było wdrożyć odpowiednie podatki środowiskowe, które byłyby neutralne technologicznie, sprawiedliwe i takie same dla wszystkich.
branż i wtedy też by się okazało, no, czy uwzględniając te koszty środowiskowe, które no, rzeczywiście są, to nie ma co temu zaprzeczać, czy to górnictwo nadal może się opłacać, czy nie. W sytuacji, w której jesteśmy, no to już bardzo trudno powiedzieć, co właściwie teraz, bo teraz pracyzować, teraz nikt tego nie kupi, tak? Bo skoro za chwilę wchodzą regulacje, które będą zakazywały opalania węglem de facto, no to po co ktoś ma kupować kopalnię, którą za chwilę jak z tymi fermami futerkowymi państwo mu de facto zamknie, bo boże takimi obostrzeniami to wszystko, że to się nie będzie opłacało już na pewno. Nawet gdyby teraz była szansa jeszcze, że się opłaca, za chwilę na pewno się nie będzie opłacało. Więc tego nawet sprecyzować nie można. Więc no... I tą analizą zakończymy. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję.